Cześć młodzieży, tu wasz Hetman Galdor, a dzisiaj przeniesiemy się do średniowiecza. Wprowadźmy na początek pierwszą postać tej tragedii, czyli Karola I, władcę Sycylii. I jak dla mnie, może i on miał rozliczne cechy pozytywne. Jednak nawet jeśli dobrze zarządzał podatkami, znał Grekę i mył się co sobotę, nieparzysto. To nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o to, co robił ze swoją flotą wojenną. I tu nawet nie chodzi o to, że pieniędzy nie wydawał na nowe 100-wiosłowe galery, bo wydawał, i to krocie. Więc o co chodzi? Pierwszy problem floty wojennej Karola I to rekrutacja, a raczej jej sposób. Chyba głównym kryterium zatrudnienia kogokolwiek była znajomość jakiegokolwiek egzotycznego języka. Najlepiej takiego, którego nie zna dowódca. A skutek jest taki, że kuszlicy mówią jednym językiem, marynarze drugim, a piechota jest z Francji. Taki zabieg oczywiście utrudnia komunikację. I nieważne, czy mówimy zdanie, ty teraz śpisz od ściany. Czy ludzie, szykujcie się do abordażu. Ilość potrzebnego czasu, aż wszyscy się połapią, co będziemy robić, że nie uciekamy, a atakujemy, wzrasta. A podczas bitwy to raczej groźna sytuacja. I chociaż istnieje kilka groźniejszych, to od takich drobnostek jest aż krok do ciosu szablą, mieczem lub nożem w plecy, a w gratisie dobicie tępym kamieniem. Co więcej, ciężkozbrojna piechota francuska tak średnio odnajdywała się na bujającym się we wszystkie strony pokładzie, a już kompletnie sobie tego nie wyobrażam podczas sztormu lub abordażu. Jak każda flota, i ta posiadała urząd głównego dowódcy w postaci admirała. Tak się jednak składa, że Karol uznał, nie wiem czy w upojeniu alkoholowym, czy tak po prostu po zatruciu, że najlepiej, aby i to popsuć. No nie ma jak urząd admirała, który jest dziedziczny. Bo po co przecież mianować zdolnego, doświadczonego kapitana? Ta jeszcze wygra jakąś bitwę. Jeśli poprzedniego admirała syn raz widział przez okno okręt wojenny i dwa razy był na rybach. Ten Karol, jak dla mnie, to geniusz intrygi. I aby było śmieszniej, to mianowano w interesującym mnie okresie aż dwóch admirałów. Najwyraźniej poziom trudności był za łatwy do zdobycia osiągnięcia na Steamie. I rozproszenie dowództwa wydawało się być bardzo dobrym pomysłem. I pewnie was zaskoczę, że załogi okrętów były słabo wynagradzane. I ciekawe, czy może to mieć jakiś wpływ na ich chęć do walki. No nie wiem. Mamy sytuację, w której aż dziw bierze, że taka flota sama się nie zdziesiątkowała podczas wychodzenia z portu. Sprawa inaczej wygląda u konkurencji. W powołanej przez Piotra III wielkiej marynarce aragońskiej. Ta flota mogła poszczycić się nowoczesnymi galerami o liczbie wioseł od 112 aż do 124. Podczas gdy ówczesną normą było 108. Nowe galery były większe i może wolniejsze, ale zapewniały lepszą ochronę załodze. Jeśli chodzi o załogę, to na każdym okręcie było około 30 kuszników z Katalonii, czyli żołnierzy, którzy potrafili zrobić cuda wrogowi, na odległość. Coś w rodzaju świst, łup i nie ma kolegi obok. Byli dobrze uzbrojeni, dwie kusze 60-centymetrowa i 30-centymetrowa i po 300 bełtów do każdej. A w walce miała ich wspierać jeszcze lekka piechota uzbrojona we włócznie. W odróżnieniu od przeciwników, marynarze i żołnierze mieli wysoką motywację do walki. Podobno sam admirał dbał o terminowość wypłat, a także o odpowiednie zapasy dla swoich ludzi. I w jakich warunkach obie strony się spotkały, teraz ktoś mnie spyta. Trwała wojna zwana nieszporami sycylijskimi. W sumie to chodzi o panowanie nad Sycylią oraz południowymi Włochami. Okazało się, że kluczową rolę w wydarzeniach miała odegrać Malta, z jej umocnionym i dużym portem. A sytuacja na wyspie była dynamiczna, i to bardzo dynamiczna. Bo z jednej strony antygaweński garnizon miał we władaniu umocnienia i sam port, z dumnie powiewającą flagą. Jeśli był oczywiście wiatr i nikt jej w nocy nie podprowadził. Super i szapoba! Chociaż z drugiej strony do pełnej kontroli nad wyspą brakowało kilku elementów. Gdzieś tak z 1,31 m za murami zaczynał się teren ogarnięty powstaniem. Podsumowując, garnizon jest otoczony. W związku z powyższym najwyższe czynniki zadecydowały, że flota andegaweńska w sile 18 galer i 9 mniejszych jednostek uda się na Maltę. I tak się stało. Okręty na miejscu zostały wyciągnięte na brzeg. Jedno z podstawowych praw fizyki mówi, że każdej akcji towarzyszy reakcja. I tak za armadą andegaweńską ruszyła flota aragońska. Jakby nie liczyć, to wychodzi jakieś 21 galer. Po dotarciu na Maltę, admirał Roger, chyba tak to się wymawia, musiał się nieźle zakłopotać, widząc wrogie okręty na brzegu. No bo jak na nie uderzyć? No dobra, da się,
ale gwarancji nie ma, że podczas chwalebnej walki z lądu nie nadejdzie wsparcie. A nawet jeśli nie, to ciężko ze zdobycznymi okrętami wycofać się, a wyrazem kluczem jest szybko. Więc co w takiej sytuacji robi admirał? Uderzyć znienacka na śpiącego wroga, ale z minusami, które wymieniłem, lub... Trzeba wtargnąć do portu, następnie zadąć w trąby, niech wróg wie, że przybyliśmy i przy okazji niech sam nam zwąduje okręty. Okręty aragońskie złączono przy okazji ninami i admirał wydał rozkaz przemieszczenia się do przodu. Odległości musiały być odpowiednie, aby nie przeszkadzano sobie w wiosłowaniu. Gdy obie strony zbliżyły się do siebie, latały strzały, oszczepy, włócznie i przekleństwa. I co w takiej sytuacji powinno się zrobić? No nie wiem. Wróg strzela, to powinniśmy odpowiedzieć własnym ogniem. Z tym, że admirał Roger tak nie zadecydował. Rozkaz ostrzału dostali tylko kusznicy. Mimo świstu strzał, kamieni i oszczepów, większe okręty aragońskie zbytnio nie odczuwały uderzeń sycylijskich. To może w starciu bezpośrednim andegaweńskie siły coś osiągną? Ktoś tam spyta z tyłu stali. No nie za bardzo, bo po zbliżeniu się burta w burtę okazało się, że statystycznie łatwiej spaść do wody, a podczas lotu w dół wbić sobie jeszcze drzazgę, niż dostać się na pokład większej galery aragońskiej. Bitwa trwała w najlepsze, setki strzał latały ze strony andegaweńskiej i co jakiś czas jedna lub dwie ze strony aragończyków. Karnawał trwał w najlepsze, panowie proszą pani, aż w flocie andegaweńskiej zaczęło brakować pocisków. A to co wystrzelono, niewielkie szkody poczyniło. I wtedy, jak huragan, uderzyli aragończycy, niemal rozstrzeliwując marynarzy wroga. Popłoch, strach to dobre określenia na to, co się stało z formacją floty andegaweńskiej. Doszło do zwarcia okrętu, mimo przewagi liczebnej i w okrętach, i w liczbie marynarzy, oraz żołnierzy. Strona andegaweńska z każdą chwilą była w coraz gorszej sytuacji. W walce ginie jeden z admirałów. Aragończycy mają lepiej wyszkoloną załogę. Potrafili uderzać dwoma galerami na jeden statek wroga. A walka jest brutalna, bo nikt tu nie oszczędza przeciwnika. Gdy zapadł zmrok, drugi z admirałów andegaweński postanawia czmychnąć siedmioma galerami. Z taką uwagą, że dwie musiał później i tak porzucić ze względu na uszkodzenia. Straty Sycylijczyków miały wynosić 3,5 tysiąca, podczas gdy Aragończyków zginęło mniej niż 10%. Podobno admirał Roger, uzupełnił później załogę tylko o 288 ludzi. Co było dalej? Może o tym kiedyś indziej. Zdradzę wam, że w jednej z kolejnych bitew do niewoli dostaje się Karol I. Pozdrawiam was, moi bracia i siostry. Cześć!